był niesamowity dzień. Wędkarsko, chyba jeden z najlepszych w moim życiu. Dzisiaj było wszystko. Masa ryb. 40-centymetrowe płocie. Brania na dwie wędki. Brania na trzy wędki. Podbieraki latające po stanowiskach od ciebie do mnie. Myślę, że nawet sam Hitchcock by nie wymyślił takiego planu, jaki był dzisiaj. A to wszystko prawie w połowie grudnia. No to był niesamowity dzień. Na pewno niezapomniany na długo. Grudzień, my dwaj plus nasz operator pojechaliśmy nad wodę trzeci raz podjąć rękawice i złowić jak największą płoć. Wyzwaniem było złowienie płoci 40 cm. Przyjechaliśmy nad wodę o godzinie 14. Bardzo, bardzo ładny, spokojny dzień. Jak na prawie środek grudnia temperatura była sporo na plusie, także jak najbardziej warunki były sprzyjające dla wędkarzy. Przygotowaliśmy się dosyć szybko, bo w sumie godzinkę czasu nam zajęło przygotowanie się do wędkowania dzisiejszego, a to dzięki temu, że byliśmy tutaj już dwa razy i mniej więcej wiedzieliśmy, jak mamy wszystko przygotować. Ja przygotowywałem świeże zestawy, Mateusz próbował zrobić jeszcze mały research też przy swoich zestawach i przeszliśmy do mieszania zanęty na dzisiejsze wędkowanie. Okej, w tym momencie będziemy rozpoczynać wstępne nęcenie. Łukasz za moimi plecami już się nęci. Natomiast ja chciałem Wam pokazać, czym będziemy dzisiaj nęcić sobie nasze pole łowienia. Ta mieszanka, którą mam tutaj przed sobą, to jest jakby wypadkowa naszych dwóch poprzednich wyjazdów. Generalnie można by ją było określić jednym słowem: pulchna. To jest typowo płciowa, lekka, mocno pracująca, pulchna mieszanka w kolorze gorzkiej czekolady. Podstawową zanętą, którą dzisiaj używamy, jest zanęta Timar Mix Competition Roach. Wydaje mi się, że sam rodzaj już tej zanęty nie jest tutaj istotny. Chodzi po prostu o to, żeby to była typowo płciowa zanęta, bardzo mocno pracująca, taka, która będzie pobudzać ryby do żerowania. I co ważne, tej zanęty musi być bardzo dużo. Jak tutaj łowiliśmy pierwszy raz, mieliśmy przewagę gliny do zanęty w stosunku 2:1. Poprzednim razem mieliśmy tą zanętę w stosunku 1:1 i mimo wszystko wydaje mi się, że to było nieco zbyt ubogie łowienie, dlatego dzisiaj mamy stosunek zanęty do gliny 2:1. Oczywiście na rzecz zanęty. Chodzi o to, żeby te ryby, gdy wpłyną nasze pole łowienia, miały się dookoła czego zatrzymać. Te ryby ewidentnie chcą pobierać tutaj spożywkę, dlatego tej spożywki mamy bardzo dużo. Natomiast glina służy tutaj tylko i wyłącznie do przyciemnienia mieszanki. Używam gliny Competition, czyli takiej, można powiedzieć, lekkiej gliny, która w przeważającej mierze oparta jest po prostu na ciemnej ziemi bełchatowskiej i to wszystko. Jeśli chodzi o przynęty, które użyjemy do wędkowania, to jest to, co widzieliście poprzednio. Czyli przede wszystkim pinka i konopia z niewielką ilością białych robaków. Do minimum mamy ograniczonego tutaj jokersa. Tego jokersa jest naprawdę śladowo. My mamy dzisiaj na dwóch jakieś 350-400 ml jokersa, czyli mniej niż gazetę, i wydaje mi się, że to jest generalnie i tak za dużo. On, naszym zdaniem, ten jokers tutaj na pewno nie przeszkadza, natomiast czy jakoś specjalnie pomaga, przynajmniej jeśli chodzi o te duże płocie, to być może nie. Dlatego używamy go śladowo, żeby mniej więcej go tylko zaznaczyć w naszym polu łowienia. Natomiast głównymi robakami są tutaj pinki i białe robaki, no i oczywiście nieodzowna przy łowieniu płoci gruba konopia. Podczas nęcenia wstępnego podamy około 10 dużych koszyków do wstępnego nęcenia. Łowimy 15 metrów od brzegu, czyli na tych odległościach, która podczas ostatnich dwóch wyjazdów była najlepsza.
I standardowo czekamy po prostu na te ryby, bo wydaje mi się, że tak jak i poprzednio, do zmroku raczej nie będzie się nic działo. Z tego też powodu nie podajemy za dużo towaru na początku. Chodzi o to, żeby te ryby wjechały nam w to pole, w którym sobie nęcimy. I jeśli już się pojawią, no to będziemy je obficie donęcać. Bo poprzednim razem było tak, że ryby owszem pojawiały się w polu nęcenia, bardzo szybko wyjadały to, co podawaliśmy im w łowisko, no i trzeba było pilnować tego nęcania. Właśnie dlatego dzisiaj używamy bardziej bogatej w zanęte mieszanki i jesteśmy przygotowani również na to, że będziemy musieli te ryby obficie donęcać, jeśli okaże się, że będą w polu łowienia. No co, to tyle. Jeszcze pokażę Wam tą zanętę w zbliżeniu. No i nęcimy. Generalnie mieliśmy dość sporo czasu nad wodą, więc nie bardzo się spieszyliśmy. Ja powoli przygotowałem zanętę. Jeśli chodzi o nęcenie, no to było dokładnie takie, jak widzieliście przed momentem na filmie i to była jakby wypadkowa naszych dwóch wcześniejszych wypadów. Tutaj wydaje mi się, że te dwa wypady pozwoliły nam wyeliminować wszystkie niewielkie błędy, które popełnialiśmy w przygotowaniu naszego towaru. I towar, który przygotowaliśmy w zamierzeniu na dzisiejsze wędkowanie, miał być takim towarem idealnym, który miał pozwolić nam dzisiaj łowić tylko i wyłącznie grube płocie. No i najpierw zanieśliśmy sobie łowisko dość obficie, a później zaczęliśmy przygotowywać zestawy. Te zestawy były troszeczkę inne od tych, którymi łowiliśmy poprzednio. Tak, mamy tutaj jeden z dwóch zestawów, na które dzisiaj będziemy łowić. Jeden zestaw będzie tradycyjny na federgumie, a tutaj mamy zestaw też z federgumą, ale do mocowania koszyczka posłuży nam federling. Jest to taki 10-12 cm odcinek plecionki, zabezpieczony dwoma silikonowymi gumkami. Ma on za zadanie podczas brania ryby stawiać mniejszy opór na zestawie. W klasycznym zestawie koszyk jest blisko głównej linki i on powoduje jakiś tam mniejszy bądź większy opór w trakcie zasysania przynęty przez rybę. Tutaj ten federling ma spowodować to, że ryba pobierając przynętę będzie ciągła za przynętę i sygnalizacja nie będzie opierała się na koszyku, bo koszyk będzie na tymże odcinku tego federlinka. Sama zasada i montaż tego zestawu z użyciem federlinku jest bardzo prosty. Służy nam do tego adapter standardowy, taki jak do łowienia tylko z federgumą bądź na skrętkę. Na nim jest wspomniany odcinek, tutaj akurat plecionki. Za tym federlinkiem mamy stoperek, który powoduje, że cały zestaw ładnie amortyzuje nam, by nie doszło do zerwania tego węzła. Węzeł standardowy, klasyczny przy wiązaniu federgumy. I odcinek troszeczkę dłuższy niż klasycznie feder gumy. Mniej więcej od dna koszyka jest jakieś 8 cm jeszcze gumy. I na końcu łączniczek do szybkiej wymiany przyponów. Ciutkę większym rozmiarze, rozmiarze mini. Mikro jest bardzo dobry do łowienia na żyłkę przy skrętce, natomiast ten jest bardzo dobry do łowienia z gumą. Możemy go bez problemu przewlec i zamontować na zestawie. Wędkowanie zaczęliśmy około 3:30. Szybko, bo po około godzinie czasu ustawiły nam się w polu nęcenia płocie. Odławialiśmy je w mniejszych bądź większych seriach. Ważne jest też to, że jak byliśmy tutaj poprzednio dwa razy, wydaje mi się, że te ryby dzisiaj ustawiły nam się najszybciej.
jakościowo były zdecydowanie najfajniejsze, najlepsze. I co ważne, w tej pierwszej fazie łowienia od razu dostaliśmy płocie. Nie było tutaj żadnych pobocznych ryb, typu tak jak ostatnio okonie, jazgarze, leszcze. Łowiliśmy stricte płocie. Przez pierwszą godzinę brań łowiliśmy tylko i wyłącznie płocie. I te płocie były fajne, bo pamiętasz, jak byliśmy tutaj pierwszy raz, też dostaliśmy płocie, ale tak, dostaliśmy... Ale były drobne, 20-kilkucentymetrowe, a dzisiaj maksymalnie. Nie wiem, czy złowiliśmy płoć mniejszą. Ja osobiście nie złowiłem mniejszej niż 30 cm. Tak. I w pierwszej fazie łowienia od razu pierwsze branie to była gruba, taka jesienno-zimowa, 30-centymetrowa płoć. Ale płota. Mniejsza, ale fajna. No i te płocie łowiliśmy standardowo, tak jak to tutaj było poprzednim razem, jeszcze wcześniej. W zasadzie do godziny 16.30, no to coś takiego. Do momentu, aż przez łowisko nie przepłynęła nam barka. Siódmy grudzień. Cieplutko. No, jak na grudzień. Jak byliśmy ostatnio, temperatura odczuwalna minus 5. Dzisiaj? Dzisiaj jest plus 5. Plus 5. Przynajmniej. A przy ognisku ze 25. Nie, naprawdę rewelacja jest. Rybka dopisuje, bo ewidentnie wjechała w pole łowienia naszego. Tylko teraz mamy krótką przerwę, bo był przepływ barki. Mieliśmy spływ barki 20 minut temu, woda krąży w prawo i w lewo. Być może dałoby się łowić jakimiś takimi ultra ciężkimi zestawami. Można byłoby trochę kij wyżej podnieść, żeby mniejszy napór linki był, ale możemy też to wykorzystać na jakąś krótką przerwę. Tak jest. No wiesz co, na pewno fajne jest to, że wjechały nam te ryby dość szybko. Ostatnim razem jak byliśmy, to pierwsze rybki dopiero po barce żeśmy poodławiali. No i te ryby, które łowiliśmy tutaj dzisiaj, są naprawdę fajne. Tak, no te płotki są naprawdę przyzwoite. Śmiem twierdzić, że każda ma na pewno dobrze ponad 30 cm. Tak jest. Są ładne, na pewno są grube, zimowe płocie. No i jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. W czasie ostatnich dwóch wypadów łowiliśmy miks leszczy i płoci. Momentami nawet tych leszczy było więcej jak płoci. Natomiast no dzisiaj po tych korektach towarowych mówimy tylko i wyłącznie same płocie. Tak. Więc wnioski były dobre. Także no musimy zaraz tylko chwileczkę poczekać, uzupełnić energię. Tak. I wnęcić się z powrotem w łowisko. I myślę, że to jest kwestia 15-20 minut. Płocie znajdą z powrotem nasze. Ja myślę, że one tu wiesz, że one tutaj gdzieś w pobliżu są, tak, bo to nie jest tak, że ta barka... kręcą, bo ten towar też nie rozpłynął się nie wiadomo tak gdzie, jest. Gdzie bardzo daleko, bo ten prąd może i górą widać, że ta woda bardzo mocno płynie, ale dołem ta woda jest zdecydowanie spokojniejsza i to jest takie złudne wrażenie, jakby ten towar miał być gdzieś przesunięty 100 metrów w bok. Poza tym tego towaru nie ma bardzo dużo i jeśli on jest rozciągnięty przez nawet ten delikatny prąd, no to ryby mają problem ze zlokalizowaniem tego, co jest na naszym haczyku, czy tego głównego koszyczka. Natomiast po takiej barce wystarczy 2-3 nieco większe koszyki do nędzenia, znaczy nieco mniejsze, nieco większe od tych, takie, którymi łowimy. Takie pół szklanki. Pół szklanki albo te koszyczki z góru też są bardzo fajne i te ryby
bardzo szybko znajdują ten mocniej skumulowany na dnie towar. Także myślę, że tak zrobimy. Woda jeszcze delikatnie płynie, ale myślę, że to jest kwestia 15-20 minut i wracamy do łowienia. No i po tej przerwie, w zasadzie donęcając się kolejną serią zanęty, bardzo szybko te płocie powróciły w nasze miejsce nęcenia. Ale co jest ważne, to jest moje zdanie, po tym jak zanęciliśmy sobie wstępnie łowisko, złapaliśmy tylko kilka płoci. Tam powiedzmy po 4 na głowę, ale tego wstępnego nęcenia było dużo. I tak mi się wydaje, że w momencie jak ta barka przepłynęła, wcale tak dużo tego towaru nie trzeba było wrzucić. Raczej on był gdzieś tam rozproszony po większym obszarze, po prostu trzeba go było na nowo skumulować w jakimś mniejszym punkcie. Wystarczyło. Tak, trzeba było pokazać tym rybom, które tam są, kręcą się w okolicy. Generalnie wystarczyło niedużo tego towaru. Tak, trzeba było po prostu pokazać miejsce. 3-4 większe koszyczki takie do nęcenia i to było wszystko. I okazało się, że po tej barce, jak woda przestała nam chodzić mocno lewo, prawo, gdzieś po godzinie rozpoczęliśmy łowienie i ryby były od strzała. Wiele nie trzeba było czekać na pierwsze branie, dosłownie po 20, może 30 sekundach odrzutu, w momencie gdy wróciliśmy do łowienia po kolacji, miałem bardzo mocny odjazd, nieco poniżej nęconego punktu. Jest piękna płoć. Zobaczcie, jaka cudna ryba. Jest. Ładna. Bardzo ładna płoćka. Jest. Taka 35-centymetrowa sztuka. Duża przynęta, dwa białe robaki. Świetne rozpoczęcie dalszej części dzisiejszej sesji. No jestem przekonany, że to w żadnym wypadku nie jest koniec. Piękna rybka. I to było bardzo intensywne, 2,5, niecałe 3 godzinki w zasadzie bardzo intensywnego łowienia. Do tego stopnia, że wiele było takich przypadków, kiedy na obydwie wędki jednocześnie następowały brania potężnych płoci. Naprawdę to były bardzo duże egzemplarze. Niektóre nie do wyjęcia zrywały się w momencie zacięcia, więc to nie były małe ryby. Teraz będę potrzebował drugi podbierak. W jednym mam naprawdę dużą płoć, którą chciałem sobie zmierzyć, bo myślę, że będzie miała po 40 cm. I natychmiast miałem branie na drugiej ręce. Mam kolejną płotkę. Wcale nie mniejszą. Ta myślę jest troszkę mniejsza, bo ma około 30 cm. Zaraz ją sobie wyczepię. Ale odjazd. Dosłownie jak na metodę branie. Fajna płotka. Ale ta to jest tylko namiastka kapkę większej, którą mam w tej chwili w podbieraku. Zaraz wam ją pokażę. O, i teraz Łukasz ma płoć. O. Także ryby się tutaj nam naprawdę ostro rozkręciły. Ale płoć, o Jezu, ale piękna, o matko, no to jest dzisiejsza płoć dnia. Ale piękny wieczór. Jeśli ktoś jeszcze nie jest przekonany do grudniowego łowienia płoci, to jest najlepszy dowód na to, żeby czekaj. Wyruszyć z domu, bo to nie wszystko.
i udać się na grudniowe polowanie. O, moja zmierzona przed momentem 38 cm. Także super. Piękne ryby. Jedziemy dalej. Tak jest. I odławialiśmy je, tak jak wspominałem, jakieś 2,5 godziny do 3 godzin miarowo. Ale w niesamowitym tempie. Mieliśmy brania, często było tak, że ja miałem branie na jedną wędkę, na drugą wędkę. Dawid starał się coś tam nagrać, a ty już dajesz nam znać, że ty też masz rybę. Tak, faktycznie były momenty, że trzy ryby jednocześnie wyjeżdżały z wody, także no naprawdę było co robić. I to były fajne ryby, to nie były małe płocie, to wszystko były płocie plus 30 cm i właśnie w tym takim, w tych takich dobrych 2,5 godzinie łupiliśmy największe płocie. Te sztuki, które dochodziły do niemal 40 cm. Dwie nasze największe płocie dzisiaj to były ryby 39,5 cm. Pół centymetra, niestety pół centymetra brakło do magicznej granicy. Do 40. Ale płoć! Ale płoć! Jest! No to mamy 40 na pewno. Na pewno jest 40. Jaka wielka! Patrz! Ale bydle! O! Piękna, złota płoć! Przepiękna ryba! Przepiękna, wielka, złota płoć. No i co później? I później co? Później w zasadzie brania stopniowo ulegały pogorszeniu. Ty postanowiłeś donęcić, ja postanowiłem przeczekać ten okres, co było na pewno błędem, dlatego że do tego już mocno wyjedzonego łowiska dostały się leszcze, które wyjadały tam pojedyncze kąski, a ty donęcając kilkoma koszykami potrafiłeś w niedługim czasie z powrotem zawrócić płocie w swoje pole łowienia. Po takiej słabej godzinie, bo pomiędzy 8 a 9, no było naprawdę mało tych brań, brania były anemiczne, łowiliśmy tam, nie wiem, może ze dwie płotki na głowę przez godzinę, może dwie płotki jakiegoś leszczyka. Ja donęciłem pierwszy raz, miałem po takim niezaobfitym donęcaniu, bo to znowu były te trzy małe koszyczki z góru. Miałem tam trzy płocie i znowu było to samo. W dalszym ciągu było dość słabo z rybą. Ładna płoć. Kolejna ładna płotka. Ryba nie wychodzi do powierzchni. No dzisiaj mamy naprawdę bardzo dobrą selekcję ryb. O, niestety weszła w drugi zestaw. Może od tej strony. No, będziemy mieli tu pewien problem. Udało się, udało się. Chciałem powiedzieć, że mamy tutaj dzisiaj naprawdę kapitalną selekcję ryby. Żadna z płoci, którą łowimy, nie schodzi poniżej 30 cm. Piękna ryba. Pięknie się nastroszyła. Cudowne. No i tutaj jakby możliwości były dwie. No jedna była taka, że albo jest za dużo tego towaru i tylko pogorszyłem sytuację, no ale były trzy ryby. Także wydawało mi się, że raczej to jest odwrotna droga, że po prostu tam jest dużo ryb na dnie i one potrzebują dużo towaru. Widziałem, że ty nie donęcasz, próbujesz przeczekać ten moment. No musieliśmy to skonfrontować, tak. Bo jeśli obydwoje byśmy zrobili to samo, to moglibyśmy albo obydwoje idealnie wstrzelić się w te ryby, albo obydwoje popłynąć. No i ja wtedy donęciłem sobie już bardzo obficie pięcioma dużymi szklankami. No i to był strzał w dziesiątkę, bo dołowiłem jeszcze w kolejną godzinę 8 takich płoci w okolicy 35 cm.
O, czekaj jeszcze, mam zajebistą płoć. Muszę kończyć, nara, ale to nie ma problemu. O. Prędko. Jak to jest płoć, to ma 40. Ale płotka. Ale płotka. Ale 4 dychy. 4 dychy. O, 4 dychy. O jaba, o jaba, ale płoć, chodź tutaj, tutaj, tutaj. Ale locha. Piękna, to mało powiedziane. Przepiękna płoć. To ja jeszcze Łukaszczyna do czepkę przyczepię. To jest przepiękna. To niech sobie pogadają. Jak twoja jest przepiękna, to mój to jest gigant. Piękne płocie. Nie siedźcie w domach, jedźcie na takie płocie, bo warto. Mierzymy? No. Jest 40? 39 chyba. Ja bym chciał 40. Proszę. Pomiar. Oj, zabrakło jej. 39. 39,5. O, chociaż jakby dobrze przyłożył, to byłoby 40. Ła. Sprawdzaj swoją. Także muszę ją delikatnie odhaczyć. Dobra, ja ze swoją lecę do siatki. Nie, no, moja jest mniejsza troszeczkę. Wydawała się wielka. 35,5. Ale jest gruba. Ile? 35,5. No i po tej godzinie już na oparach towaru. Tak, odławialiśmy pojedyncze, choć bardzo ładne ryby. Tak. Rzadko mniejsze niż 35 cm. Naprawdę to były piękne ryby. Piękna płoć. Piękna ryba. No i mamy drugi klasyczny dublecik dzisiejszego wieczora. Takie dublety można łowić cały czas. Piękne płocie. Może. Piękna płoć. Pięknie odpasiona. A wszystkie płocie, które dzisiaj złowiliśmy, były wyjątkowo grube. Niesamowicie grube. To tak, ja takich płoci już dawno nie łowiłem. To w porównaniu z tym nawet, wiesz, no, centymetrowo to były te same ryby mniej więcej, tak, to tydzień czy dwa tygodnie temu, ale ryby. Waga, masa tych ryb, to jakie one były po prostu grube, najedzone. Tak. Nieporównywalnie większe. Nieporównywalne były te ryby do tych, które łowiliśmy ostatnio. Być może po prostu te płocie dobrze czują, że zbliża się zima. Ostatnio mieliśmy prawie dwucyfrowe, ujemne Tak, no tutaj na tym odcinku wody w zeszłym tygodniu, czyli po tym naszym łowieniu ostatnim, były
dosyć mocne mrozy, w nocy dochodzące do minus 10 i pojawiło się tutaj zalodzenie na tym odcinku kanału, także dopiero tak naprawdę piątek przy zmianie pogody. Tak. Kanał odpuścił i no i mogliśmy podjąć decyzję o tym, żeby jeszcze raz zaatakować. Ale tutaj zobacz, kanał. Jak zrobiło się kilka dni takiej dobrej pogody, zobacz jaki był wysyp zdjęć po prostu na Facebooku. Te płocie po prostu zaczęły brać wszędzie. Gdzieś tam powiedzmy na wschodzie Polski, gdzieś bliżej centrum, chłopaki na północy, Szczecin, Gdańsk, no po prostu te ryby uaktywniły się niemal wszędzie. Także wydaje mi się, że ta też ujemna temperatura podziałała na nie, że dała im takiego bodźca, że muszą najeść się, dlatego że zima nieuchronnie się zbliża, no i to jest jedna z ostatnich okazji, żeby móc się najeść dosyta przed przezimowaniem. Zgadza się. No i co? No i w sumie tak wyglądało to dzisiejsze wędkowanie. Teraz jeszcze zobaczcie kilka ujęć, jak wyglądały wszystkie ryby, które udało nam się dzisiaj złowić. Więc co? To jest nasz dzisiejszy wynik. Skromnie, bo skromnie. Ja to powtórzę po raz kolejny. Dla mnie, bez dwóch zdań, to jest najlepsze płociowe wędkowanie w życiu. W życiu nie złowiłem takiej ilości takich pięknych, dużych płoci. No zobaczcie, tutaj są ryby blisko 40-centymetrowe. Są piękne sztuki. Płocie no praktycznie dochodzące, myślę, może nie do kilograma, ale takie 800-900 gramów to spokojnie. We dwójkę złowiliśmy, myślę, około 25 kg. Spokojnie. Tych płotek. Spokojnie. Także naprawdę łowienie było niesamowite. Dzisiaj się odkułeś. Do 3 razy sztuka. Udało ci się złowić na pewno więcej, przede wszystkim płoci. Ja miałem kilka jeszcze leszczyków. No ja dzisiaj łowiłem mega selektywnie, bo przez cały dzień złowiłem tylko i wyłącznie jednego leszcza i głównie trafiałem takie piękne, grube, jesienne płocie. One dzisiaj w ogóle są wyjątkowo grube, bo tak, one są takie ostatnio centymetrowo, strasznie grube centymetrowo są. Może nie były jakoś dużo mniejsze, powiedzmy 3-4 cm mniejsze średnio, tak myślę, ale nie były tak napchane, to tak, są po ale prostu są, tak to grube. Są giganty, to są giganty płocie. Tak. Są płocie jak z Odry. Faktycznie. Piękne sztuki, naprawdę. Fajne rybki. No to co? Wypuszczamy rybki. No, zrobimy sobie jedno jakieś szybkie, pamiątkowe zdjęcie i wypuszczamy je w dobrej kondycji, bo szkoda męczyć takie piękne okazy. I co, to jest koniec płciowych manewrów? No, czy mimo wszystko próbujemy jeszcze gdzieś zahaczyć o te 40 cm? No, być może się uda zahaczyć jeszcze o te magiczne 40. Dzisiaj zabrakło niecałe pół centymetra. Solidarnie i tobie i mi. No. Także, ale i tak wypad jest naprawdę mega udany. Super, no to co, wypuszczamy ryby. Jedziemy do wody z rybami. Dzięki za łowienie. Nasz ostatni raz tutaj na kanale. No tak, obiecaliśmy sobie, że do 3 razy sztuka, więc dzisiaj kończymy nasze kanałowe jesienno-zimowe wojaże. Tutaj. Tak, w tym miejscu. Z bardzo dobrym efektem, za każdym razem wyciągając na pewno sporo wniosków, co procentowało coraz lepszym wynikiem. No dzisiaj to już była absolutna petarda w naszym wykonaniu. Zresztą sami możecie to ocenić. Nam wydaje się, że było dzisiaj pięknie, po prostu było pięknie. No ja ci, Łukasz, dziękuję za zaproszenie, bo tak jak mówię, nie spodziewałem się, że w sumie niedaleko od domu uda mi się przeżyć takie no najfajniejsze chyba płciowe łowienie w moim życiu. Także dzięki.
Ja też Ci dziękuję za te 3 wspaniałe wypady. Było naprawdę rewelacyjnie. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się wyskoczyć gdzieś... Rybnik. W inne miejsce. Może Rybnik. Ja proponuję Rybnik. Może jakieś inne rejony Polski. Zobaczymy. Zobaczymy, jak czas pozwoli. No i co? Was oczywiście zapraszamy do śledzenia naszych wędkarskich przygód. No jeśli podobał Wam się ten film, no to koniecznie zostawcie łapkę. Jeśli macie jakieś pytania, myślę, że po obejrzeniu tych 3 filmów jakieś pytania mogą się urodzić, no to koniecznie piszcie o nich w komentarzach, a my oczywiście postaramy się Wam odpowiedzieć na te pytania. No i najważniejsze, jeśli po obejrzeniu tego filmu, czy każdego innego filmu poczuliście się lepszymi wędkarzami, no to koniecznie zostawcie suba na tym kanale, żeby nas po prostu motywować do coraz cięższej pracy, po prostu do tego, żeby robić coraz więcej filmów takich jak ten. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.